Mateusz, mistrz Małopolski. Chyba najbardziej efektowna walka dzisiejszego dnia. Powiedz, zadowolony chyba jesteś z siebie. A cieszę się, że tak mówisz. Trochę ludzi było, więc trzeba było dać dobrą walkę. Jestem w środku przygotowań, więc ten turniej był, można powiedzieć, po drodze do tych walk ciężkich. Także na tą formę, która jest, jestem zadowolony, ale wiadomo, że to nie jest to boksowanie, w którym mogę równać się z najlepszymi w Polsce, czy w Europie, czy dalej patrząc. Także środek przygotowań, na to jestem zadowolony. I chyba kategoria wagowa nietypowa. No nietypowa, bo mam 86-87 kg, więc... Ty pan miły, startowałeś 91. No wiesz co, nie chciałem zbijać do 8-1, dietetyk powiedział, żebym nie zbijał. Jeśli mam opcję wystartować tutaj wyżej, wiem, okej. Zaufałem, bo docelowa kategoria, wracamy do 7-5, ale to stopniowo będę tą wagę sobie redukował. Powiedz, co dalej? Teraz mistrz Małopolski, jakie dalsze plany? 14 kwietnia, czyli dokładnie za miesiąc, lecę do Francji, oczywiście jak będę zdrowy, na turniej Passy Montana. Tam rok temu przegrałem z aktualnym, bodajże dwukrotnym mistrzem Unii Europejskiej, z Christianem Embilim, po bardzo wyrównowanej walce, gdzie nie uważałem się w ogóle za przegranego. Dlatego zaciskam zęby, ciężko pracuję i szykuję się na to, żeby stoczyć z nim walkę rewanżową. A wiem, że będzie na tym turnieju. No to w takim razie trzymamy kciuki za przygotowania, no i dobrego wyniku na Passach Montana życzę. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.